Dzień dobry, kochani, po bardzo, bardzo długiej przerwie. Witam się z wami serdecznie w kolejnym vlogu. Nie było nas blisko tutaj, ile? Półtora miesiąca? Od połowy grudnia. I może nadróbmy zaległości. A więc tak, druga połowa grudnia to były dla nas święta, to był wyjazd do Holandii, do Polski, bardzo taki rodzinny czas. I gdzieś po prostu zabrakło czasu na nagrywanie. Idę na kontynuowanie po prostu tych vlogmasów. A cały styczeń do dzisiaj, calusienki praktycznie, spędziliśmy na kwarantannie. Przechorowaliśmy COVID. Każdy po kolei. Zaczęło się od mojego męża, później jedna córa, później ja. I tak po kolei. Wszyscy musieliśmy być po prostu w domu. No i z racji tego, że w domu panował trochę chaos, wiecie jak to jest, cała rodzina w domu, dzieci, mała przestrzeń, po prostu nie nagrywałam. Także dla nas to jest pierwsze wyjście na spacer od 3 tygodni. 3 tygodnie przesiedzieliśmy w domu, wymyślając już co robić, bo o ile tydzień fajnie, drugi tydzień no jako tako, tam nie idziemy, idziemy prosto. Drugi tydzień jeszcze jako tak, o tak trzeci tydzień to już się tak dłużył. Już wszyscy mieliśmy dosyć. Dziewczyny były tak szczęśliwe, że dzisiaj po takiej przerwie poszły do szkoły, że sobie nie wyobrażacie. Kiedyś dzieci się cieszyły, że do szkoły nie chodzą. Teraz dzieci się cieszą, jak mogą iść do szkoły. Co za czasy. Dzień dobry, kochani. Zabieramy was na wycieczkę. Przejechaliśmy całą familią sobie do Genewy. Nie mamy samochodu, sprzedaliśmy nasz samochód, dlatego teraz jedyny środek transportu, jakim się posługujemy, to po prostu komunikacja miejska. No i to też nakłoniło nas troszkę do poznania wszystkich jakby możliwości, atrakcji, które oferuje właśnie Genewa. Aktualnie w Genewie odbywa się festiwal świateł Lux Genewa, także czekamy do zmroku, bo dopiero po zmroku te atrakcje świetlne są odpalane. No i mamy nadzieję na jakieś piękne widoki. Tutaj te ludziki podtrzymujące most się świecą, a tam widać jest taki tunel, który też z drugiej strony właśnie tam są piękne iluminacje, widać światła się zmieniają, także będziemy zmierzać w tamtym kierunku. Za mną możecie tutaj zobaczyć wystawa CERN-u, Glob. Idziemy pieszo, gonię rodzinkę, wracamy, bo mamy ponad pół godziny, 40 minut do autobusu, więc zdążymy dojść na pieszo. Ale powiem wam, że dzisiaj nie mieliśmy szczęścia, bo fontanna w Genewie nie działała. Dzień dobry, dnia następnego. Znowu jedziemy do Genewy, tym razem tylko ja z Julią, bo wiecie co? Sprzedaliśmy nasz samochód. I w związku z tym, że chwilowo samochodu nie mamy, no to w weekendy, wiecie, jak jesteście stałymi naszymi tutaj obserwatorami, to wiecie, że my w weekendy lubiliśmy jeździć w różne miejsca, zwiedzać i tak dalej. No, natomiast połączenia, jeśli chodzi o transport miejski, gdzieś tam w góry są bardzo słabe. Zaczęliśmy szukać możliwości w pobliskim mieście, czyli w Genewie. No i będąc na święta w Polsce, dziewczyny bardzo chciały pójść na łyżwy. No niestety, czasu było mało i po prostu się czasowo nie wyrobiliśmy. W związku z tym znalazłam fajne, odkryte lodowisko właśnie w Genewie, a że pogodę, jak widzicie, mamy przepiękną, dzisiaj ma być 8 stopni, piękne słońce, to stwierdziłyśmy, że jedziemy z Julką na obczajkę, zbadać grunt, zbadać teren. Jeśli będzie fajnie, no to w takie dni jak na przykład środa, kiedy dzieci szybciej kończą szkołę, będzie można sobie jeszcze pokorzystać z tego, bo ono jest otwarte prawie do końca lutego. Także jedziemy i zabieramy was ze sobą. Glob CERN-u. Na Instagramie was pytałam, kto wie, co to jest. Tylko jedno czy dwie osoby wiedziały. A tutaj, zobaczcie, powstają takie tunele. I też będą różne właśnie wystawy dotyczące nauki.
ale już mamy nasz autobus, tramwaj, że jedziemy. Mam miejsce na kucie, ale ja na pewno idę. Chodź mama! Idę! Tam mamy słynny pomnik reformacji, a my idziemy dalej parkiem. Dziecię mnie po prostu zgniotło w szachy, a teraz idziemy w kierunku Fontanny Genewskiej, bo jak wczoraj byliśmy na tym festiwalu świateł, to niestety fontanna nie działała. My coś do niej nie mamy szczęścia, już kilka razy byliśmy i kilka razy no po prostu nie działała. A korzystając dzisiaj z pięknej pogody, idziemy na spacerek. Już ładnie, ładne, nie? Jesteśmy prawie na miejscu, już widać fontannę, widok na jeziorko, idziemy sobie, zrobimy jeszcze spacerek. Jeszcze widok na jeziorko w ciągu dnia i port. Co czytasz? A no tak, ornitologiczne. Wczoraj jak byliśmy, to też Julka tylko opowiadała nam, jakie są gatunki ptaków. W tym statku tutaj zrobiona jest restauracja i sala koncertowa. I fontanna. Dzisiaj w końcu nam się udało. A te żółte łódeczki to są takie tramwaje wodne. Jeszcze nigdy tym nie płynęliśmy. Chyba musimy się w końcu wybrać. No. Przygotowałam Gabrysiowi zajęcia na dzisiaj. I tutaj koła były do przyklejenia. Jeszcze są lampy do autka do przyklejenia. Ja przychodzę z sypialni, patrzę, a Gabryś już działa. Już koła przyklejone. Nie zdążyłam nawet wam pokazać. No ale dobrze, chociaż na lampie się załapałam. Także tak, od rana już taka aktywność. Miało być śniadanko, ale jednak szef zdecydował inaczej. A tutaj mamy przygotowany jeszcze taki wulkan, który będzie wybuchał. Tylko muszę przygotować wszystkie składniki. Tam jest chyba ocet, soda oczyszczona i barwnik spożywczy. I wtedy robi się taką fajną czerwoną lawę. Później wam pokażę, jak będziemy robić ten eksperyment. Tutaj mamy już przygotowane aktywności na dzisiaj, z których będziemy korzystać z Gabrysiem. No, te znacie, nasze gry ulubione Montessori. Tutaj mamy słownictwo, tutaj mamy zwierzątka, tutaj mamy takie zagadki czuczu, też bardzo fajna rzecz. Tutaj mamy sortowanie dinozaurów Montessori do miseczek. I chciałam wam pokazać to, bo to jest nasz najnowszy zakup, który ma służyć do ćwiczenia rączki przez dziecko do pisania szlaczków. O, Gabrysio wam zademonstruje. Właśnie tak to się robi. Bardzo fajna rzecz. Gabryś nie za bardzo lubi pisać ołówkiem po papierze, natomiast tutaj ćwiczymy rączkę fantastycznie. Pomału. Wow! Co będziemy robić? Sok, 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 sok. I z czego będziemy robić ten sok? Apple. Apple i? Marchewka. I marchewka, czyli? Karot. Dobra, zabieramy się za soczek. Dziewczyny już w szkole poniedziałkowo, dogrywam jeszcze trochę. Boże, jak jest ciemno dzisiaj. Słuchajcie, wczoraj mieliśmy taką piękną pogodę na to wyjście na łyżwy, a dzisiaj chmury, nic nie widać, leje deszcz, a po południu ma zacząć padać śnieg, więc zobaczymy. Będzie śnieg, Gabryś, jak myślisz? Będą sanki? No, Gabryś ma nadzieję na sanki. Zobaczymy, co będzie, to ma być. Dobra, zabieramy się za soczek, bo już widzę, że Gabryś tutaj sam zaczyna obsługę sokowirówki. I soczek gotowy. Idę zanieść Gabrysiowi. U nas taki dzbanek soku to po prostu schodzi pstryk i nie ma. Ale samo zdrowie, wiadomo co jest w środku, bez żadnych konserwantów chemicznych, wiecie, polepszaczy smaku, nie wiadomo czego.
Także zdrówko. Mam nadzieję, że taki zlepek vlogowy z kilku dni Wam się spodoba i że będzie Wam się przede wszystkim to miło oglądało. No mi naprawdę ciężko powrócić do takiej rutyny vlogowania, takiej codziennej. Nie wiem, zapominam kompletnie o wyciągnięciu tego aparatu, o odezwaniu się. Jest mi ostatnio co prawda trochę więcej na Instagramie i serdecznie Was na nasz Instagram zapraszam. Znajdziecie nas też pod nickiem Emigracja na Obcasach. Tam też już różne fajne rzeczy staramy się Wam pokazywać, czy to jakieś wycieczki, ciekawe właśnie miejsca tutaj z okolic naszych i tak dalej, i tak dalej, także zerknijcie. No a teraz już pomału będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie po sobie jakiś ślad. No i mam nadzieję, że teraz w lutym te filmy będą pojawiały się już troszkę częściej. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!